Laudetur Jezus Chrystus. Proszę Państwa, przez stulecia tak się witaliśmy wszyscy Polacy. I to do tego powinniśmy powrócić. Mówię to dlatego, że podsumowałem swoje ostatnie 10 lat walki, czy ciężkiej pracy, co da w najbliższym czasie, mówię pod koniec kwietnia 2017 roku, da książkę, która się nazywa Oto, co najważniejsze. Oczywiście w podtekście jest walka o to, co najważniejsze, ale to jest moja prywatna walka, dlatego że pomyślałem sobie 10 lat temu, że będę takim krzaczkiem na drodze lawiny. Bo widzimy, jak potworna lawina wali się na nas. Lawina z konkretnego kierunku. Nie ma co, powiem, jakich wrogów nie należy wymienić jako najważniejszych. Bo to jest po prostu lawina zła. Otóż do tej książki Oto, co najważniejsze, na mojej stronie dakowski.pl będą Państwo się mogli dowiedzieć w najbliższym czasie, bo umieszczę jej konspekt. Wybrałem z tych 10 lat walki tak po prostu moje artykuły 5, 8, 10, które rzeczywiście uznałem bez specjalnego zastanowienia się za najważniejsze. Teraz krótko Państwu wymienię te tematy, które według mojej umiejętności, mojej odwagi czy jej braku uznałem za najważniejsze, które można opublikować. No i zaraz sobie to podsumujemy bardzo, zapewniam, śmiesznym, dziwnym wnioskiem. Mianowicie, jednym z pierwszych tematów, które poruszam w książce, akurat wczoraj czy przedwczoraj minęła 31. rocznica jądrowego wybuchu w Czarnobylu. Więc od tego zacznę. W Czarnobylu w 1986 nastąpił, spowodowany przez jakąś brutalną niewiedzę i tempotę przypuszczalnie ważnych generałów, wybuch, o którym Państwo słyszeli, wiedzą. Ja powiem tylko kilka zdań. Mianowicie wszystkie te oficjalne uzasadnienia po 31 latach okazują się fałszywe, nieprawdziwe. Natomiast w dodatku jeszcze ukrywają to, co najważniejsze, to znaczy, że tam na skutek, pomijam już czego, to możecie Państwo dowiedzieć dokładniej u mnie na stronie, na przykład Czarnobyl, 3 dekady od wybuchu, że nastąpiły tam naprawdę ukrywany wybuch, nie wybuch chemiczny wodoru, bo to był tylko efekt wtórny, ale nastąpiła tam reakcja jądrowa, lawinowa. Ja jestem fizykiem rozszczepienia, długie lata wykładałem między innymi teorię reaktorów i tam uzasadniałem zawsze na poziomie równań studentom fizyki, że wybuch reaktora jądrowego jest po prostu niemożliwy. Ponieważ zacząłem te wykłady w latach 80. zakwitnącej komuny, więc zawsze dodawałem jako dowcip złośliwy, że no chyba, że wymyślili ją towarzysze radzieccy, bo wtedy wszystko jest możliwe. I wtedy nie myślałem, że rzecz jest dosłowna. To znaczy, powtarzam, żadne reaktory same w sensie jądrowym nie wybuchają, a chyba, że to są RBMK, towarzyszy radzieckich, którzy zrobili reaktor tak zły, tak z
gruntu źle zaprojektowany, że na przykład, co wykazano dopiero później i co w literaturze fachowej rzadko w tej chwili się uwzględnia, że jeśli w górnej części reaktora jest sytuacja normalna, podprogowa, to w dolnej może już być sytuacja lawinowa. O tym mogą sobie Państwo poczytać, ale wynik jest taki, że rzeczywiście był tam potężny, jak na reaktory, wybuch jądrowy, a nie reakcja chemiczna. Drugą sytuacją, która z energetyki jądrowej, którą omawiam, jest ten sprzed 6 lat. Wybuchy, które widziano z daleka, Fukushima Daiichi. Otóż tam mówiono nam od razu, że tam gdzieś był daleko podziemny trzęsienie ziemi i że niespodziana fala tsunami 13,5-metrowa zalała reaktory, w których w tym Fukushima było 6. Otóż w rzeczywistości wszystkie zdjęcia, jakie przez te 6 lat dostaliśmy, to były z zupełnie innej miejscowości, miasteczka czy miasta Sendai, w odległości 80 km, a TEPCO, czy jest ta firma, która zarządzała chyba reaktorami w Japonii, przyznała po cichu, że tsunami było nie na Fukushima, było nie na poziomie 13 metrów, tylko 5 metrów. A niezależnie od tego, wszystkie te awaryjne urządzenia, które powinny się włączyć, były na wzgórku za reaktorami, także nie mogła ich jakakolwiek fala tsunami zalać. A jednak ustawione specjalnie w tym celu, jak sądzę, statki robiły zdjęcia tych wybuchających reaktorów. Oczywiście były tam jakieś wybuchy, ale jakie to były wybuchy, to mogłaby tylko odpowiedzieć ta firma izraelska, która tam miała monopol na robienie zdjęć, czyli na monitoring. No niestety moim kolegom z TEPCO nie udało się do tych nagrań firmy izraelskiej, która odpowiadała za bezpieczeństwo tych reaktorów, dotrzeć. Więc kolejna rzecz, o której po 6 latach nie wiemy naprawdę nic, a ilość wątpliwości rośnie. Następna rzecz, a jeszcze może dodam dla Padierzki rozgowora, że ostatnio okazało się, że Fukushima, w którymś reaktoru, chyba pierwszym, po cichu przyznano, że te gotujące się zwały uranu, plutonu w temperaturze paru tysięcy stopni przegryzły się przez obudowę reaktora i wypłynęły w dół. Gdyby one rzeczywiście wypłynęły poza tak zwany containment, to znaczy poza tą zewnętrzną, dodatkową obudowę, to, a to jest podejrzewane, że tak się dzieje, to mogą dotrzeć do warstw wodonośnych i wtedy cały wybuch jeszcze przed nami. Mówię to w końcu kwietnia 2017 roku, czyli 6 lat po. Te sprawy są też zupełnie zatajniane. Więc zaczynam od tych drobiazgów, żeby dojść do rzeczy coraz ważniejszych, o których mówię w książce. Oto, co najważniejsze. Teraz dzieją się ogromne zwarcia czy walki między innymi tak zwanych bezbronnych obywateli, opozycjonistów w Syrii, czy też tego ISIS przeciwko uczciwie wybranym rządom, w tym wypadku w Syrii. To wszystko w podtekście ma niby dostęp wielkich firm światowych do ogromnych złóż
ropy i gazu. Tak, są tam te ogromne złoża ropy i gazu, ale gdzie indziej wyjaśniliśmy, że Pan Bóg dał nam w postaci Słońca źródło energii, które jest 10 tysięcy razy mocniejsze. To znaczy w książce o energetyce o tym pisaliśmy, że można wykorzystać te 6 czy 7 pustyń na świecie i wykorzystać tylko 1% ich powierzchni, żeby zapewnić z energii słonecznej przy obecnych technologiach zapewnić wystarczającą ilość energii dla całej cywilizacji ziemskiej. Nie, w tym kierunku władcy czy banksterzy nie idą, tylko idą w kierunku rzezi jakichś tam Arabów, a szczególnie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. To jest o energetyce przecież to, co mówię. W Polsce ostatnio ja promuję na lato i zawsze na mojej stronie przed upałami jest umiejętność, sposób, w jaki sposób w domu, w tym w domu, w którym ja mieszkam, mogę utrzymać temperaturę niższą od upałów zewnętrznych o 10 do 14 stopni. Jest to sposób prosty, tani. Zobaczcie sobie Państwo na stronie, czy w tej książce, o której mówię, że będzie za tydzień, też o tym piszę. Otóż kilometr czy półtora ode mnie jest Centrum Zdrowia Dziecka. Gdy dyrektorowi administracyjnemu zaproponowałem przed paru laty, że to centrum można w lecie porządnie schłodzić, to znaczy bez wydatków energetycznych na klimatyzację, dzieci, na przykład dzieci na OIOM-ie czy dzieci po ciężkich operacjach, nie muszą się dusić i ubierać w temperaturze 34-36 stopni, jak to się tam dzieje, tylko mogą mieć tą temperaturę 10 stopni niższą, czyli w lecie śmiertelność tych dzieci byłaby znacznie zmniejszona. Otóż rozmawialiśmy w gabinecie dyrektora administracyjnego w czasie upałów i w jego gabinecie była temperatura rozsądna, to znaczy klimatyzacja. Ale na tych pokojach, salach, w których są te dzieci po ciężkich operacji, nie było klimatyzacji. To było parę lat temu, więc nie wiem, jak jest teraz, pewnie tak samo. I te dzieci jakoś nie zauważał potrzeby tej klimatyzacji. Kiedy zaproponowałem jednak poprzez dyrektora technicznego, żeby ocenili, ile to będzie kosztowało, okazało się, że to, co ja proponuję, to będzie kosztowało, znaczy obniżenie temperatur we wszystkich istotnych miejscach będzie kosztowało około 5 milionów. Po miesiącu idę do zaprzyjaźnionego już w międzyczasie dyrektora od strony technicznej i pytam się, co? Oj, nie da się. Ja na to, panie inżynierze, to co to za drogo? On mi się śmieje. Nie, panie profesorze, za tanio. Dlatego, że od 5 milionów ta zwyczajowa wziątka, którą biorą 10%, to jemu się nie opłaca. To i zrobili później jakiś projekt na 50 milionów, no i Centrum Zdrowia Dziecka jest zadłużone w sposób ogromny i straszny. To jest jeden z tych drobiazgów, o których w tej prelekcji mówię. Podobnie wygląda, bo to ja tylko wymieniam, ze zbrodnią smoleńską, o której pisałem i dostarczyłem domaganie się. Ja byłem fizykiem, który analizował precyzyjnie zbrodnię smoleńską. Od początku nigdy nie nazywałem tego jakąś katastrofą czy wypadkiem, ale dostarczyłem list i wtedy w opozycji będącym Antoniu Macierewiczowi i Jarosławowi Kaczyńskiemu, dostarczyłem ten list i dostali do rąk własnych, bo sprawdziłem, w kwietniu jeszcze 2010,
panowie, macie 97 dowodów rzeczowych w Polsce. Nie zajmujcie się tym, co tam się w Rosji pozostało, tylko te 97 dowodów możemy zbadać. Chodzi o 96 trumien i jeszcze Sowieci przysłali później taką skraneczkę, gdzie napisane było NN, to były prochy zamordowanego jakiegoś Polaka 97. Otóż od tego czasu praktycznie nikt nie naciskał poważnie na prokuraturę, na sądy, no nie wiem, na rząd, żeby rzeczywiście te 97 dowodów przebadać. Zdarzyło się tak, że w jednej z tych trumien, mówię o trumnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Jarosław Kaczyński znalazł przyłożoną szyderczo przez bolszewików, przez Rosjan, nie wiem, nogę generała Kwiatkowskiego. O czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński oficjalnie. Ja go się wtedy, to już wtedy w mediach zapytałem, panie prezesie, co pan z tą nogą zrobił? Czy pan dał nieutulonej żonu wdowie, czy odesłał do Rosjan, czy też, no nie wiadomo co, prawda? Już na to nie było odpowiedzi. Otóż ta sytuacja, którą prowadzi w tej chwili dalej minister, który jest potężny już, Antoni Macierewicz, trwa. To znaczy zajmują się tylko ostatnimi kilkunastoma sekundami hipotetycznego lotu. Nazwaliśmy to sekta SSS, czyli sekta 6 sekund ostatnich, o których to i tak Macierewicz od bardzo dawna mówi, że to są, wiadomo, że Rosjanie, przepraszam, przysłali te nagrania sfałszowane. I tym zajmują się cztery konferencje smoleńskie, teraz jakaś kolejna komisja inżyniera Berczyńskiego i tak w kółko to samo. Otóż następną sprawą, która jest potwornie przekłamana, to jest sprawa tak zwanego totalnego ociepienia. To znaczy tego, że banksterzy żądają od ludzkości, to znaczy od mieszkańców tej planety, żeby im płacili za to, że oddychają, to znaczy, że wydychają CO2, że spalają drewno, bo wtedy leci też CO2, czyli podatek od dwutlenku węgla. Jest to totalnie z punktu widzenia nauki kłamstwo, bzdura, jakiś idiota, który był, przepraszam idiotów za porównanie, który był wiceprezydentem Stanów, Al Gore, za filmik, który mu zrobili na ten temat, dostał nawet Nagrodę Nobla. Więc i Al Gore, i nagroda, i cały ten komitet noblowski, i wszyscy ci, którzy rządzą światem, działają wbrew podstawowej logice i przeciwko faktom. To też jest. Natomiast w tejże książce, mówię potem i co w takim razie my, zwykli ludzie, możemy zrobić. I odpowiedź jest prosta. Możemy. Dużo możemy. Mianowicie musimy sobie zdać sprawę, że są tylko dwa sztandary. Że jest sztandar Boga, Stwórcy, który w Trójcy jedyny i sztandar na drugim wzgórku, sztandar jego przeciwnika, szatana. Tak jak to opisywał święty Ignacy Loyola, Inigo. I tak to rzeczywiście jest. Więc jeśli ktoś stara się nas napuścić, a wrogiem to jest Putin, a wrogiem to są te brzydkie Żydy, a tam jeszcze ktoś jest inny wrogiem, no na przykład Angela zwana Makrelą Merkel, to to wszystko są rzeczy nie drugorzędne, to są rzeczy trzeciorzędne. Istotne jest, byśmy sobie zdali sprawę, że mamy obowiązek stać po stronie Boga w Trójcy Jedynego. A jak możemy stać? Bardzo prosto. Wystarczy wykonywać te polecenia, które na przykład Matkę Bożą nam daje, to znaczy
uczestniczyć w krucjatach różańcowych. Mówię głównie o krucjatach ulicznych, bo przez krucjaty już 9 cudów maryjnych, właśnie różańcowych, na świecie zostało wykonanych. O tym już mówiłem w tajnych kompletach kiedyś, proszę do tej sprawy wrócić, a w Warszawie ciągle co miesiąc chodzimy w drugą niedzielę miesiąca, ciągle jest tam tylko kilkadziesiąt osób. Oczywiście miałem nadzieję 5 lat temu, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy osób. Tak się nie stało, ale możliwe, że na takich ludziach, jak te kilkadziesiąt osób, które tam jeszcze czy już chodzą, trzyma się w ogóle świat. Ja teraz już nie mam kręgosłupa czy sił, żeby w tym fizycznie uczestniczyć. Ale tym z Państwa, którzy chcą pomóc w zwycięstwie dobra, radzę, że jeśli nie chce się Wam pokonać kłopotów rodzinnych, czy tchórzostwa, czy czego tam, lenistwa, to wystarczy w domu w drugą niedzielę miesiąca odmówić całe 50 starczy, tak, zdrowasiek. Później opowiem niezależnie o tym, jak Matka Boża w Guadalupe już przed 500 laty przewidziała jakieś idiotyzmy z tajemnicami światła i powiedziała wyraźnie, że różaniec to jest 150 zdrowaś Maria, a nie jakieś 200. Otóż, podsumowując tą wypowiedź, zauważyłem, kiedy robiłem konspekt do tej książki, o której Państwu mówię, na końcu zauważyłem, że prawie wszystkie te sprawy, o których mówię, są sprawami, które w sensie ludzkim przegrywają. Wszędzie panoszy się kłamstwo, oszustwo, ocipienie totalne. Otóż, czy z tego wynika, że my przegramy? Nie. My, to znaczy ci, którzy liczą na to, że Matka Boża jako hetmanka rządzi w imieniu Trójcy Świętej światem, że jest ona hetmanką Polski i obrończynią Polski, z całą pewnością wygramy. Tylko że ważne jest, żebyśmy brali w tej wojnie po właściwej stronie udział i żebyśmy przyspieszyli to wygranie strony Bożej. Dzisiaj papież Franciszek jest w Kairze. Oficjalne logo tej jego wycieczki do Kairu, to na tym logo jest jego uśmiechnięta twarz i krzyż, który jest obejmowany przez półksiężyc. Czyli mieli czelność pokazać to, co się rzeczywiście stało pod Lepanto, bo tam rzeczywiście na wojska Mahometa, wojska Allaha, które były ustawione w półksiężyc, zaatakował wielokrotnie słabsza flota Juana de Austria, ustawiona w kształt księżyca. Jak Państwo pewnie pamiętają, jednak flota katolicka, flota chrześcijańska zwyciężyła. Więc te absurdy, które się dzieją teraz, że papież zgadza się, żeby rozmawiać z jakimiś tam, tak powiem, uczonymi na temat czegoś wspólnego między atakującym nas islamem a prawdą Bożą, że te absurdy dosyć szybko rozsypią się w proch. To tyle. Z Panem Bogiem.
Spuścić.